Pomnij Boże na swoje miłosierdzie, otaczaj nieustanną opieką i uświęcaj lud swój, dla którego Twój Syn Jezus Chrystus ustanowił paschalne misterium, przelewając krew swoją, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, cośmy słyszeli, na kim się ramię Pana objawiło? On wyrósł przed nimi jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas obrócił się ku własnej drodze. A Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam dał się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem. Chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo. Dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie wierny Boże. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa,
Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżymy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swoimi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał. Znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę od strażników, od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. Również i Judasz, który go zdradził, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając przy sobie miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: Schowaj miecz swój do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał Ojciec? Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali Go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że warto, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z oddźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca oddźwierna rzekła do Piotra: Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział: Nie jestem. A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. Gdy to powiedział, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus:
Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się. Powiedzieli wówczas do niego: czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc: nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc spożywać paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego: gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc rzekł do nich: weźcie go wy i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabić. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, aby mnie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem. Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym uwolnił wam króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: nie tego, lecz Barabasza. A Barabasz był zbrodniarzem. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować, a żołnierzy, uplutwszy koronę ścierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili: witaj, król żydowski. I policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich: oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: weźcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, uląkł się jeszcze bardziej. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: skąd ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego: nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: jeśli go nie uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale.
na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gambata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: oto król wasz. A oni krzyczeli: precz, precz, ukrzyżuj go. Piłat rzekł do nich: czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy wydał im Jezusa, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim. Odparł Piłat: com napisał, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: nie rozdzielajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: podzielili między siebie moje szaty, a losy rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na chizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, wyzionął ducha. Był to dzień przygotowania. Aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz kiedy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: kości jego nie będą łamane. I znowu na innym miejscu mówi Pismo: będą patrzeć na tego, którego przebodli. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa, a Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybyli również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy
i przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Witamy Cię, Krzyżu Zwycięski. Wychwalamy Cię, oddajemy Ci cześć. Liturgia Męki Pańskiej. Czy tak musiało się zakończyć życie Jezusa? Dlaczego tak bardzo Jezus się naraził wszystkim, którzy mieli jakieś znaczenie w narodzie żydowskim i tym bardzo pobożnym faryzeuszom i tym najbardziej uczonym w piśmie i tym mającym polityczną władzę sadyceuszom i kapłanom? To oni byli elitą Izraela. Dlaczego tak się Jezus im naraził, że go znienawidzili i wymusili na Piłacie, by go skazał na śmierć? Ja przyszedłem dać świadectwo prawdzie, powiedział Jezus Piłatowi w rozprawie sądowej. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. A rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? Prawda o Bogu pełnym miłosierdzia, którą objawiał Jezus, przygarniając do Bożego serca największych publicznych grzeszników, prostytutki, nieuczciwych poborców podatkowych, tych, którzy byli na samym dnie społeczeństwa, byli pogardzani często. Tak to już jest i dzisiaj. I oto oni znaleźli w Jezusie swego obrońcę, kogoś, kto ich rozumiał, kto im pomagał powstać. A jednocześnie Pan Jezus krytykował pewne zwyczaje, do których przywiązywali pobożni Żydzi nadmierną wagę. A gdy mówił wręcz, że ja Tobie przebaczam grzechy, to już faryzeusze nie wytrzymali. Tylko Bóg może przebaczać grzechy. A Ty, człowieku, synu cieśli, jesteś przedziwnie mocny, cuda czynisz, masz mowę jakąś taką nadzwyczajną, ale przecież Bogiem nie jesteś, jak Ty śmiesz? I faryzeusze odrzucili Jezusa. Kapłani, którzy przywiązywali wielką wagę do różnych szczegółów, też się pogubili. A Pan Jezus, gdy w świątyni jerozolimskiej powyrzucał sprzedających, przecież oni byli związani z ofiarami przepisanymi przez Mojżesza, to rozwścieczyli kapłanów, jak on się śmie rządzić w naszej świątyni jerozolimskiej. A z kolei sadyceusze, ludzie u władzy, którzy wiarę nieraz pogubili, bo władza była dla nich ważniejsza, no nie mogli słuchać prawdy o niesprawiedliwości społecznej. Jakże on śmie wytykać nam, że myśmy gdzieś pogubili sprawiedliwość. I tak Jezus, mówiąc prawdę o Bogu, prawdę o człowieku, prawdę o małżeństwie, gdy mówił o nierozerwalności małżeństwa,
to nawet apostołowie na moment zwątpili. To chyba nie warto się żenić. To chyba ta nauka nie jest dla ludzi. I Pan Jezus, głosząc prawdę, naraził się. A Piłat pyta, cóż to jest prawda? I słyszymy w tym pytaniu dzisiejszy wielki zamęt. Cóż to jest prawda? Każdy ma prawo mieć swoją prawdę. Trzeba być tolerancyjnym. Nie można zwracać uwagi. O pewnych tematach, które nas różnią, lepiej w ogóle nie mówić. W tym klimacie wielkiego relatywizmu dzisiaj Chrystus, który przez Kościół dalej głosi prawdę, jest też dziś skazywany na śmierć. Mówiąc prawdę, uczeń Jezusa naraża się, że też będzie dźwigał krzyż. Mamy świadków prawdy w naszej polskiej historii. Świętego Jana Pawła II, którego usiłowano zamordować na placu świętego Piotra 13 maja, bo głosił prawdę możnym tego świata. Mamy czcigodnego sługę Bożego, który będzie beatyfikowany w tym roku, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który mówił prawdę, a gdy powiedział, że są pewne granice władzy państwowej, że w wychowanie kleryków oni nie mają prawa ingerować, powiedział non possumus, został uwięziony. A gdy potem ewangelicznie wraz z biskupami powiedział do biskupów niemieckich, przebaczamy wam i prosimy o przebaczenie, wręcz furię wywołał u rządzących. Mówił prawdę. A później tych wielkich dwóch naszych pasterzy na grunt życia społecznego, ich nauczanie, przenosił błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Po prostu cytował ich naukę. No przestrzegano go, że tobie to nie można mówić, bo ich nie zamordują, ale ciebie to niestety grozi śmierć. On mówił, nie, ja będę mówił prawdę. Spokojnie mówił prawdę. I mówił, że dla prawdy nie trzeba wielu ludzi, ale dla kłamstwa trzeba całe mieć aparaty, propagandy, żeby ludzie w kłamstwo uwierzyli. I jakże wielu dziś Europejczyków uwierzyło w kłamstwo. Kłamstwo o miłości, kłamstwo o rodzinie, kłamstwo o tym, że człowiek jest mężczyzną albo kobietą od poczęcia. Bardzo proste rzeczy, że Bóg stworzył świat, że Bóg jest Panem świata, że w tym świecie stworzył dla człowieka wszystko, że człowiek jest królem stworzenia, nie zwierzęta. Głosi dziś prawdę, to znaczy narazić się na konsekwencje krzyża. Ale człowiek, który jest zdolny głosić prawdę, niezależnie od sytuacji, od tego, czy będą mu gratulować, medale dawać, tytuły naukowe, czy też będą go wyśmiewać, z uczelni wyrzucać, jak to się już dzisiaj dzieje w świecie, taki człowiek jest wewnętrznie wolny. On jest wolny i on przynosi wolność innym. Taka jest moc krzyża, moc prawdy. I Pan Jezus, płacąc wysoką cenę za głoszenie prawdy, przynosi nam wyzwolenie z największej niewoli, jaką jest grzech. A jeśli społeczność jakaś wyzwoli się z grzechu, najpierw ta mała społeczność, mąż i żona w rodzinie, to taka rodzina staje się Bożą rodziną, inne życie w nią wchodzi. A jeśli w narodzie będzie już wielka grupa ludzi, którzy się nie lękają mówić prawdy, to tego doświadczyliśmy w tym wielkim zapale solidarności, to przynosi wolność całemu narodowi, czyni rzeczy niemożliwe, zdawałoby się. Komunizm był tak mocny, tak silny, że w latach 70., 80. wydawało się, że on jest wieczny.
a tymczasem garstka robotników, garstka naukowców, studentów, rolników, mówiąc prawdę, będąc gotowymi oddać życie za tą prawdę, bez użycia broni pokonała najpotężniejsze imperium militarne, imperium zła. I ta droga głoszenia prawdy jest bardzo mocna, bardzo skuteczna. I taka jest liturgia dzisiejsza. Ona nie jest liturgią, jak się nieraz nam kojarzyło, w czarnym kolorze płaczu nad męką człowieka Jezusa. Ta męka wyciska łzy, ale liturgia widzi dalej. Liturgia w kolorze czerwonym jest liturgią zwycięskiego krzyża, który przynosi człowiekowi wolność, prawdziwą wolność. Człowiek, który przeżywa w swoim życiu różne trudne chwile wraz z Jezusem, jest zjednoczony z krzyżem, sam staje się wolnym człowiekiem i swoją wolnością zaraża innych. I to jest owoc, największy owoc. Ale zauważmy, gdy mówimy tu o wolności, to najpierw mówimy o wolności wewnętrznej człowieka, że ja doświadczam wyzwolenia z niewoli mojego grzechu. To jest ta pierwsza sprawa w wyzwoleniu. A dopiero później efektem jakby wtórnym jest to, że czasami przychodzi również wolność w wymiarze społecznym, gospodarczym, politycznym. To jest później, to jest dalszy owoc. Prawda, krzyż i wyzwolenie. To jest głęboka teologia dzisiejszego święta. I w tym momencie chciałbym zakończyć świadectwem, które złożył na polskiej ziemi czcigodny sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. Tworząc z natchnienia Ducha Świętego dzieło ruchu Światło-Życie, zauważył, że to dzieło ma być dziełem ewangelizacyjnym. Czyli ma wychowywać ludzi do tego, by odważnie mówili prawdę. Prawdę o Bożej miłości, prawdę o grzechu, czyli postawić diagnozę trzeba choroby człowieka, że chorobą naszą społeczną, narodową największą jest grzech, nie układy ekonomiczne, polityczne. Mówić prawdę o Bogu, o człowieku, o świecie, czyli ewangelizacja. I gdy Paweł VI wydał adhortację, ad Christum Redemptorum, adhortację Ewangelii Nuncjandi po Soborze Watykańskim II, to od razu w następnym roku ksiądz Blachnicki mówi, to musimy też tworzyć program ewangelizacyjny. I stworzył pierwsze ewangelizacyjne rekolekcje w Polsce, które dziś są jakoś bardzo się rozszerzają przez różne ruchy podejmowane, że w rekolekcjach ewangelizacyjnych prawdę głosi nie tylko kaznodzieja, ale również świeccy mówią świadectwo swego życia, jak Bóg działa w moim życiu. Wielki ruch ewangelizacyjny, żeby innym głosić, bo przecież Pan Jezus zostawił prawdę o swym zmartwychwstaniu garstce uczniów, nie wszystkim. Tak już chciał. I chcemy tę prawdę głosić. A gdy w następnym roku Karol Wojtyła został papieżem, mówi o odkupicielu człowieka, wzywa Polaków do tego, by się przeciwstawili wszystkiemu, co zagraża naszemu bytowi narodowemu, to ksiądz Blachnicki mówi od razu, to trzeba podjąć krzyż, konkretne wyrzeczenia, tworzyć dzieło krucjaty wyzwolenia człowieka, podjąć krzyż. A ponieważ cały czas alkoholizm jest jedną z największych plag w Polsce, to podjąć krzyż wyrzeczenia się dobrowolnego alkoholu, post abstynencji i modlitwa. Bez modlitwy ani rusz. I później, gdy wybucha stan wojenny, to parę dni przed wybuchem stanu wojennego ksiądz Blachnicki znalazł się na zachodzie Europy. Nie mógł już wrócić.
Wiedział dobrze, że nie może i nawet po paru latach formalnie PRL wydało list gończy, wyrok skazujący. Do więzienia by trafił od razu. I na Zachodzie w 80. latach stanu wojennego głosił wyzwolenie z niewoli komunistycznej. Mówił, to co się dzieje dzisiaj, to jest znakiem, że za kilka lat będzie po komunizmie. On się musi rozsypać. To są takie drgawki przedśmiertne tego systemu. Ludzie wtedy patrzyli na niego, no chyba wariat. Cały świat drży przed komuną, przed wojskiem, a on mówi, że on się rozpadnie tak od sam z siebie. I dalej mówił, w takim razie trzeba przygotowywać ludzi do tego, co mają robić za kilka lat, gdy się komunizm rozpadnie. To jest cel dziś zadania. Bo to wyzwolenie przyjdzie, bo nie może go nie być. Skoro są świadkowie, mówią prawdę, są gotowi podjąć krzyż, idą do więzienia i nie wypierają się tej prawdy, nie idą na współpracę z kłamstwem, to musi przynieść wolność. I rzeczywiście doczekaliśmy się wolności, choć sługa Boży nie doczekał się, umierając w bardzo tajemniczy sposób. Cały czas w tej chwili jest znowuż badania, są różne, bo obok niego byli esbecy i bardzo prawdopodobne jest podejrzenie, że został po prostu zamordowany. Zapłacił wysoką cenę. A wcześniej, gdy był w Niemczech, w wolnym świecie, jak to mówiliśmy, to dał takie świadectwo, że cierpienia, których tam doznaje, są większe niż cierpienia kilkudziesięciu lat życia w komunistycznej Polsce. Tam w Niemczech w latach 80. Polak mówiący prawdę bardziej cierpiał niż przez kilkadziesiąt lat w komunistycznej Polsce. Tak było tam mu ciężko. Ale oddał życie i przyniósł nadzieję wolności. Prawda, krzyż, wyzwolenie. To jest najgłębsza teologia wyzwolenia. I stąd ksiądz Blachnicki jest dzisiaj takim najwybitniejszym teologiem wyzwolenia w skali światowej. Do tej czołówki należy, bo mnóstwo nawet kapłanów pomyliło się w Ameryce Południowej czy gdzie indziej, myląc teologię wyzwolenia chrześcijańską z rewolucją. Że rewolucja z bronią da wam prawdziwą wolność. Że rewolucja seksualna przyniesie wam prawdziwe szczęście. Da wam wolność. Jak to mówił pewien pan, rób ta co chceta, a będziecie szczęśliwi. To są te złudzenia i fałszywe teologie wyzwolenia, z którymi święty Jan Paweł II bardzo mocno musiał się zmagać, by ukazać, że my tu wypracowaliśmy w Polsce teologię wyzwolenia na naprawdę najwyższym poziomie i to chrześcijańskim. I Wielki Piątek jest takim dniem, w którym dziękujemy Bogu. Podjął się wyjątkowej misji. Był niezrozumiany, jak to już Izajasz zapowiadał. Wydaje się wielu, że to nie jest skuteczna metoda, że to nie na dzisiejsze czasy, dziś trzeba jakoś inaczej, a okazuje się, że nie ma innej drogi do wolności, jak przez poznanie prawdy, dawanie świadectwa prawdzie, będąc gotowym na przyjęcie krzyża, przynosić wolność współczesnemu światu, wolność, za którą przecież świat tęskni. To jest jedna z największych tęsknot współczesnego człowieka. A ona tu się realizuje i dlatego będziemy za chwilę modlić się o ten dar błogosławieństwa Bożego w tej wielkiej, uroczystej modlitwie wiernych i potem będziemy oddawać pokłon krzyżowi. Pocałunek jest szczególnym wyrazem umiłowania tej prawdy o krzyżu. Dzisiaj, gdy nie możemy pocałować fizycznie krzyża, będziemy mieć za to szansę, by dłużej uklęknąć, popatrzeć na krzyż, skłonić głowę i oddać pokłon. Tak, to jest prawdziwa mądrość życia. Ja chcę, Panie, Ci zaufać.